Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zainaugurowała rok akademicki. Sądecka uczelnia przyjęła także w tym dniu nową nazwę. Zbiegło się to też z jubileuszem 25-lecia uczelni oraz otwarciem prestiżowego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych w Nowym Sączu. Z życzeniami na nowy rok akademicki dla kadry i studentów do Nowego Sącza przyjechał marszałek Witold Kozłowski. Chciałbym życzyć władzom uczelni, wszystkim pracownikom i wszystkim studentom dobrego roku realizacji tych wszystkich celów, które sobie przed zarówno uczelnia stawia przed sobą, ale i też każdy pracownik zarówno w tym wymiarze obowiązków służbowych, ale też w życiu osobistym, aby się wszystkie te najważniejsze kwestie, które przed sobą stawiają, którym się poświęcają, szczęśliwie udało się zrealizować. Kończy się era Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a rozpoczyna się era Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, mówił wiceminister Andrzej Gut-Mostowy. Inauguracja roku akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu to czas podziękowania za te 25 lat pracy, za podnoszenie wiedzy i kompetencji na ziemi sądeckiej i w całym regionie małopolskim. Inauguracja nowego roku akademickiego jest od zawsze wielkim wydarzeniem w życiu uczelni, jak również mieszkańców Sądecczyzny, komentował poseł Patryk Wicher. To też rok pełen wyzwań, rok, w którym chcemy otwierać nowe kierunki. Tym ten kierunek koronny, czyli Wydział Lekarski, kierunek lekarski, który ma powstać w Nowym Sączu, a więc cieszę się, że mogę być w zespole, który wraz z rektorem, wraz z tym zespołem profesorskim pracujemy nad jego wdrożeniem, a więc nie tylko, że mamy nowe kierunki, jak design ukierunkowany na użytkowników nowych mediów, ale także i szykujemy nowe niespodzianki, jak właśnie położnictwo, jak oczywiście pedagogika specjalna drugiego stopnia i właśnie ten wspomniany już kierunek lekarski. Dodajmy, że w tym roku studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu rozpoczyna blisko 1100 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Świadczy to o dużym rozwoju uczelni.